Witam w kolejnym odcinku rozgrywki Steel Rising. Poprzednim razem przypomniałem sobie, że z powodu problemów technicznych pominąłem jeden malutki obszar tutaj na naszej nowej mapie drugiej misji. Dlatego zaraz tam się udamy, ale nie chcąc spoilować zbytnio, jest to ryzykowny obszar. Dlatego postaramy się zużyć nasze zebrane esencje duszy. Brakuje nam 36, także no trzeba odwiedzić sklep i pozbyć się jakichś, no właśnie, niezbyt kosztownych itemów o wartości około 30. I tak na przykład granaty nie chcę ich sprzedawać. Tak, ostatnio zastanawialiśmy się, czy esencja walecznego ducha to jest poziom wyżej od esencji mniejszego ducha. No i faktycznie, jak widzimy tutaj, jest to dwukrotnie wyższa wartość uzyskanych esencji. Granaty mogą się przydać w walce z konkretnymi bossami. Jeszcze do końca nie wiem, co mnie czeka w dalszej części rozgrywki. W becie mniej więcej dotarłem do tego momentu, w którym jesteśmy teraz. Jeszcze nie, jeszcze jest jeden obszar, który znam z bety, czyli jeszcze troszkę tutaj gra póki co nie zaskakuje. Natomiast faktycznie wkrótce będziemy w ziemi nieznanej i nie chciałbym się pozbywać tych asów w rękawie. Natomiast no na przykład sporo, no, nie, wolę te fiolki odporności sprzedawać niż granaty, szczerze powiedziawszy. Kiedy dwie sprzedam, to będę miał wystarczająco do level upu. Jeszcze tylko się upewnię. No tak, mógłbym update'ować naszą broń wspierającą, ale póki chciałbym się skupić na rozwoju głównej. Nie jestem też pewien, jaki jest level maksymalny. Szczerze powiedziawszy, chciałbym dobić do levelu maksymalnego w główną broń i potem dopiero zastanowić się nad rozwojem drugorzędnej. No chyba, że oczywiście będą mi zostawać jakieś materiały. No póki co na przykład no, to nie jest ten moment. Tak, wiemy, że aby podnieść moje szpony na poziom trzeci, potrzebuję dwie sztabki brązu, a jedną sztabkę brązu zużyłbym na karabin, czyli w tym wypadku, gdybym się jej pozbył teraz, a mogę, no to wtedy muszę znaleźć dwie sztabki, aby level upować moją główną broń, więc nie, na razie skupię się na głównej. Katalizatorów ani sublimatorów Lavoisiera jeszcze nie znalazłem, oprócz tego jednego. No tutaj mamy pustkę. Dobra, no i tak. Ostatnie kilka poziomów przeznaczyliśmy na zręczność. Mamy inżynierię z naszym mnożnikiem wów na chwilę obecnej razy 0,26. Jest ok. Życia na razie nam nie brakuje. Jeśli chodzi o wytrzymałość, nasza stamina, tak? Nie powiem, że nie chciałbym troszkę więcej. Te zniszczenia naprawdę bardzo, bardzo mało się podnoszą. No ale łącznie mamy te, powiedzmy, o 5 wartości wyżej, sumując wszystkie 3 pasywne bonusy: obrażenia fizyczne, obrażenia od manewru specjalnego i paraliż, które dają nam zręczność. No i mnożnik trafień krytycznych o 800 i 7. No, tak naprawdę, no moje zniszczenia, szczerze powiedziawszy, czy tam obrażenia, niespecjalnie, to grając tancerką, grając bronią typu średniego, tak szponami, sztyletami i wszelkiego rodzaju wachlarzami, i tak nigdy nie będę zadawał potężnych ciosów. Chodzi tutaj jednak o utrzymanie tego barażu ciosów, więc
Okej, jakiś czas inwestowaliśmy w zręczność. Myślę, że spróbujemy troszkę wigor. Zastanawiam się również nad tym mnożnikiem trafień krytycznych. Wydaje mi się, że to jest coś osobnego od tego naszego ciosu krytycznego, który mamy z paraliżu, tak? Czyli z tego, kiedy diament, który jest naszym indykatorem stargetowania wroga, się wypełnia, tak? W momencie, jak się wypełni, mamy taką czerwony złamany diament i ten status wroga, unieruchomienie sprawia, że możemy go zaatakować krytycznie. To jest coś, co uzyskujemy z mechaniki, natomiast ten mnożnik trafień krytycznych, wydaje mi się, że to jest kwestia pasywna. Po prostu ze zwykłego ataku, tak? Zwykły atak, czy lekki, czy mocny, czasami wydaje mi się, że ma większą wartość i to jest raczej ten rodzaj obrażeń krytycznych, atakując standardowymi atakami. To jest coś innego. Ostatnio chyba jakoś zastanawiałem się, czy to jakoś zwiększa, ale to nie jest ten rodzaj. Nie jestem pewien. Nie. Wszystko, co wiem o tej grze, raczej jest z moich doświadczeń. Widziałem kilka let's playów, kilku moich ulubionych youtuberów, dwójki bądź trójki, ale to były let's playe, to nie były jakieś guide'y czy poradniki. Więc tutaj to moje własne eksperymenty raczej. No, nieważne. Zainwestowaliśmy w Vigor. Kolejny poziom to jest 1950. Nie musimy pamiętać, wiemy, że no, nasza esencja po prawej stronie zamieni się na koron złoty, kiedy jesteśmy gotowi do level upu. Tak, ten obszar, który pominąłem, jest na samym początku mapy. Rozglądam się, czy czego jeszcze nie pominąłem. Tak, jak widzicie, tutaj lądowaliśmy po naszej pierwszej misji, ta, która kończyła się walką z taranem błyskawic. I tutaj, proszę, eksploracja popłaca. Jak widzimy, mamy jakiś item, mamy też zwłoki. Ale niestety musimy przekroczyć. No. Ma on tutaj przeszkodę w postaci wody. Automatony i woda. No nie zakładam, że to jest dobre połączenie. Nie chciałbym tego testować. Znaczy, ja już testowałem. Myślę, że możecie się domyślić po mojej reakcji, że to nie jest dobre połączenie. I spróbujemy przeskoczyć. Ale na wypadek, gdyby nam się nie udało, a właśnie się nie udało. No dlatego chciałem się pozbyć zebranych esencji. W takich sytuacjach nie warto się zastanawiać, nie warto kombinować. Rozpędzić się i raz kozie śmierć. Proszę, nie wiem, czym się to. O! Nasze 14 esencji odzyskane. I właśnie mamy tutaj taki tutaj ukryte zwłoczki pod drzewem. Granat mrozu. No właśnie, sprzedaliśmy dwa granaty unieruchomienia, ale mamy dwa granaty mrozu. Równowaga zachowana, i teraz jak ja tam mam wrócić? Czy z tego skoczyć? Czy z tego? Spróbujemy się rozpędzić. No, w tym momencie już mam zebrane to. Ach, może jakbym podskoczył. Mam zebrane to, co chciałem. Myślę, że nie będę wracał po te 14 esencji dusz. Szkoda naszego czasu. Mamy. Tak, nic nowego. No, granat mrozu już zebraliśmy wcześniej, więc patrzyłem, czy może mamy nowy opis. Tutaj był skrót, którego oblokowaliśmy poprzednim razem.
I tak, na wprost mamy drogę do nowego obszaru, tam jeszcze nie byliśmy. Natomiast poprzednim razem, nie wiem czy pamiętacie, próbowaliśmy dostać się do itemów, które widzieliśmy tak właśnie zza płota, no, ale nie znaleźliśmy drogi, gdzie moglibyśmy się dostać. To mniej więcej jest na wprost nas, za tą wieżą. Tutaj mamy dwoje akolitów, bardzo blisko siebie znajdujących się. No i chciałem z nimi walczyć naraz. Ostatnio nam się udało tutaj jednego zaczepić. Postaram się nie sprowokować następnego. Widzicie, jestem dość ostrożny. Dlatego, że chciałbym poeksplorować bez konieczności resetu. No, no i te ich po prostu zasięgi, te ich. Ciosy. Zaskoczenia. No właśnie, tutaj jest brama. Ta brama prowadzi nas do obszaru, w którym no, celował do nas muszkieter, jeden z nowych lancierów. I tutaj właśnie tam jest obszar, którego widzieliśmy zza płota, ale do którego jeszcze przejścia nie znalazłem. No, ten obszar jest powiedzmy za tym murem. Także trzymam się prawej strony. Szukam białych oznaczeń, czy gdzieś nie mogę okej. No tutaj widzimy, jest droga w tamto miejsce. Ale podobnie jak w pierwszej misji, mamy zamek, do którego potrzebujemy specjalne narzędzie. No cóż, czyli nie musimy się martwić tamtym obszarem póki co. O, tam jest ktoś nowy. Ale zaraz, czy ta ścieżka... Chyba ta... Tak, ta ścieżka prowadzi nam wprost do naszej jedynej westalki. Ja nigdy nie pamiętam, jak nazywa się to miejsce. Znaczy, tak, w dzielnicy Les Invalides jesteśmy. Tutaj szukamy lokacji warsztatu Vaucansona, do którego wysłana z Maria Antoniette. Jak widzimy, nasze oba questy, tak, misja główna i misja poboczna, znajdują się w Les Invalides, ale ten jeden obszar dzieli się na mniejsze i miejsca, tak, dzielnice. No tak. Grand Caillou, to jest ten nasz obecny obszar. Razem z Chemin de Sea, no, jest częścią chyba Les Invalides i no, mam jedną westalkę. Jedną westalkę, zapętlamy się, krążymy wokół tej samej westalki cały ten czas. I to jest ta droga do niej, więc właśnie sprawdźmy, czy tutaj po drodze nie ma jakichś ciekawych itemów. Są skrzynki. Pusto. No proszę, są. Przynajmniej jeden. Granat ogniowy. Tam jest ten akolita, jeden z tych dwóch, którego widzieliśmy. I tutaj walczyliśmy przed chwilą z niepieskami, z kotkami, z naszymi kociakami, jaguarami. Okej, czyli tutaj wszystko mamy zeksplorowane. Możemy się zaczaić na tego przyjaciela z atakiem z zaskoczenia. Tak, tutaj jest on. Okej, czyli wychodzi na to, że przed nami tylko i wyłącznie nowy obszar, czyli posuwamy się naprzód. Bardzo dobrze, bardzo fajnie. Czy on nas usłyszy? Ja myślę, że tutaj może to być zbyt głośno, kiedy spadniemy.
Aj. Ach, co prawda użyłem uniku. A, widzicie, że on tym atakiem jeszcze poszerza sobie zasięg, tak jakby go miał mało. Ten jego taki wir wokół własnej osi po prostu i na samym końcu jeszcze. Okej, mamy klucz do modułu. Oczywiście póki co nie jesteśmy go w stanie użyć, ponieważ mamy wszystkie cztery możliwe moduły odblokowane, a aby uzyskać wyższy poziom potrzebujemy trzech, więc póki co zbieramy. Właśnie doświadczyłem problemu technicznego, który mnie spotkał na początku tej mapy. Więc jest to coś, co okazjonalnie wraca. Nie wiem, czy jest spowodowane nagrywaniem, czy jest spowodowane OBS-em. Czy wiąże się może z jakimś leakiem pamięci tutaj w grze. Po prostu nagle ilość klatek spada mi do kilku. Przeładowanie gry problem rozwiązuje. Więc nie sądzę, że jest to spowodowane pamięcią. Chyba to musiałem resetować. No ciekawe. No, spróbuję poczytać o tym problemie. Może może jest to coś, co łatwo się da rozwiązać. O właśnie, tu jeszcze pamiętam. Wydrukowane słowa pieśni. Hołd dla Markiza de la Fayette'a. O tym Markizie de la Fayette coś czytaliśmy. Pamiętam, że jak czytaliśmy Tarana Błyskawic, to mi się zlała nazwa wroga Taran z jego nazwiskiem, bo było tam sporo imion i tych francuskich dziwnych różnych dodatków do nazwisk. Charakterystycznych, nie powinienem mówić dziwnych. Twórca Monsio, jakiś tajemniczy D. Do melodii. O, no po francusku jest. No, a vous les jeux dans le village. Kto to wie? Kto to wie? Gdy Lafayette rozkazuje, ludzie się jednoczą. Cały Paryż go wzywa, pieśń śpiewając ochoczo. Samo jego imię tuzin innych warte. A gdyby kiedyś nastał trudny czas, skoro bohater strzeże bram, czemu przerażać miałoby to nas? Wydrukowane w Paryżu przez obywatela Momoro. Cena 3 denary. Nasza pieśń, nasz Lafayette i tak jak mówię, o świat. Taran Błyskawic, oparty na elektrostatycznych właściwościach opisanych przez Charlesa François de Sisteney at Dufay. No to nie, to Lafayette, to kto inny. Lafayette to ten słynny nasz chyba jakiś dowódca militarny i to wydaje mi się jest postać historyczna. Tak. No nie będę tutaj jeszcze robił dodatkowo researchu historycznego. Skupimy się na tym, co gra oferuje. Przepraszam. Ale myślę, że tak, no ze słów pieśni możemy wnioskować, że Lafayette to jakiś wojak. Okej, no cóż. Nie pozostaje nam nic innego, jak przejść naprzód. Tu jest prototyp leworęczny z nową bronią. I ponownie spotkał nas ten problem ze zgubionymi klatkami. Kolejny item. Drogi Jacques, czekałem na ciebie ponad godzinę i już dłużej nie mogę. W Les Invalides, nie więcej niż 60 kroków stąd, toczą się walki.
Nie zamierzam stać bezczynnie i patrzeć na śmierć rodaków. Naładowałem pistolet, a prowizoryczny most, który zbudowaliśmy, powinien wytrzymać na tyle długo, bym mógł do nich dotrzeć. Mam nadzieję, że wkrótce się spotkamy i dołączysz do walki u naszego boku. Jeżeli niefortunnym... Atak kota z zaskoczenia. Jeśli niefortunnym zrządzeniem losu przybędziesz zbyt późno, bądź tak dobry, powierz moją duszę Bogu. Twój brat, Lohe. Okej, czyli widzimy tutaj typowe rozterki. W przypadku wojny dołącz, nie dołączyć. Uciekać. I przed nami jest obszar, ostatni obszar, który zeksplorowałem w becie. Kikimora. Możecie poznać Kikimorę. Kikimora właśnie towarzyszy nam w naszej rozgrywce. Mam nadzieję, że nie... Okej, przeżyliśmy to natarcie Kikimory. Kikimora nie wraca już, dobrze? Kikimora... Nie... Mora, chodź. Miejmy nadzieję, że nie wróci. Okej. Tu jakiś tajemniczy budynek. I droga w prawo. I droga w lewo. Widzimy worek. To się chce cię zaskoczyć. No wyjątkowo dzisiaj ciekawe utrudnienia mnie spotykają, próbując nagrać ten odcinek. Ciekawe, co jeszcze się wydarzy. Dwa odcinki wcześniej, burza i pies, uniemożliwiły dalsze nagrywanie. Oj. O właśnie, proszę, następny tutaj. Czyli chcieli nas tutaj złapać w zasadzkę. Jednego z nich udało się dostrzec przypadkowym kliknięciem środkowego przyciska myszy. Ale drugi nas zaskoczył. Moduł skutecznego ładowania. Okej, to nowy moduł. Aha, to tak, nasza wiadomość. No jest... poziomu drugiego, więc na razie i tak go nie użyjemy. Moduł umiarkowanie zwiększa obrażenia fizyczne powodowane przez skuteczny w pełni naładowany atak. Aha. No to... Straciłem dźwięk na sekundę, bo to rozłączyłem sobie słuchawki. To jest... To było... Mogłoby być coś, co nam... pomogłoby zniwelować nasz problem niskich obrażeń fizycznych, ponieważ walczymy bronią lekką slash średnią. Zwłaszcza, że drugiego stopnia to już jest umiarkowany wzrost. Ale i tak nie możemy tego zainstalować i póki co nie wiem, czy chciałbym się pozbywać. No może ten moduł wentylacji. No i pamiętajmy, że to nie jest każdy atak, czyli to nie taki stopniowy creep zniszczeń, który nam wzrasta, tylko i wyłącznie ten naładowany i
Czy ja dobrze pamiętam, że z opisu wynikało, że tylko w pełni? W pełni, tak, czyli tylko i wyłącznie te ataki, kiedy udaje nam się do trzech poziomów go naładować, a to jest praktycznie tylko i wyłącznie jak powalimy wroga. Więc nie jest zbyt sytuacyjne. Jestem zwolennikiem perków, które nam dają bonus cały czas, a nie tylko w określonych sytuacjach. Chyba że te sytuacje są albo częste, albo wyjątkowo potężne. Po drugiej stronie mieliśmy bramę. To mogła być ta zachęta na przykład, żeby częściej używać tego czarżowania mocnego ataku. Ale to, że tego nie używam, to też nie wynika z tego, że o nim zapominam, tylko że znowu, żeby go użyć bezpiecznie, trzeba stworzyć sobie do tego warunki, a to nie zawsze jest możliwe albo łatwe czy wskazane. Stojąc, pamiętam... Stojąc na dole widziałem jakiś taki duży budynek. Czy to był ten grobowiec tutaj? Nie, to był ten budynek. Ale tutaj... Nie widzę, żebym miał... Przepraszam za te tekstury i to drzewa. Zastanawiam się, czy tam się da dojść, ale nie wygląda na to. Zaraz pewnie się zbaguje. Ok, czyli to jest po prostu kraniec z mapy. Musimy iść w tamtą stronę. Czyli tutaj w prawo byliśmy i zebraliśmy granaty i zeskoczyliśmy. Muszę tylko zobaczyć. Jest jakiś grób, ale to tyle. Nic za nim nie ma. A tutaj... Tutaj drzewo nam wyrasta ze skały. No cóż. O proszę. A tego się nie spodziewałem. Czy mamy tutaj takie przejście na skróty? Dosyć schowane. Tak, wydawać by się mogło, że to jest niewidzialna ściana. Raczej widzialna, ale no... Okej. Okej. Okay. Ten most, o którym mówił, to chyba ten most, albo może coś po drugiej stronie sekwany. Nasza ostatnia notatka od Żaka była Valoreo. Wspominała coś o jakimś moście. Tak. Tamten budynek widzieliśmy w pewnym momencie, eksplorując Grokaliu, tak? Zastanawiałem się, czy to jest siedziba Wokansona, czy to jest miejsce, gdzie możemy się wspiąć, żeby zobaczyć, bo zaraz jak tylko dotarliśmy na mapę drugiej misji, to nasza Age zasugerowała nam, że żeby dostrzec siedzibę Wokansona, musimy się wspiąć w górę. A może ta wieża wystarczyłaby? To przed nami obszar, do którego dotarłem w becie. W becie starałem się testować bardziej nowe postaci i różne style gry niż koniecznie kończyć obie misje, które były dostępne. Więc powoli
Espoan Tezin Valley. Okej. Okay. Komuś tutaj nogę urwało. Więc czasami możecie tutaj zobaczyć mnie częściej zastanawiającego się gdzie iść, co zrobić, bo wkrótce pojawią się obszary, które już po prostu, których nie znam, których nie miałem okazji poznać w becie. No to byłem przekonany, że jest jakaś pułapka. Nie będę testował, czy do tej fontanny mogę skoczyć, czy mnie zabije. Pamiętamy, woda i automatony. Tutaj akolita, bardzo dużo tych akolitów. Duchowieństwo miało ich całkiem sporo. O, ale może zanim się posuniemy dalej. Odblokujmy sobie skrót. Bo póki co. Tamtędy. Gokal, właśnie. Możemy dostać się do naszej jedynej wciąż wystarki w drugiej misji. Okej, okay, tędy mamy drogę do tego budynku. U, kolejna akolita i tam item. No to chodź. Może użyjemy jakiegoś granatu? Unieruchomienia wybuchowe. Niestety bardzo często zdarza się tak, że granaty nie trafiają. No właśnie. Kiedy... O! Kiedy... Kiedy Brook ma naprawdę bardzo wąski korpus, to te granaty często przylatują obok niego. Są bardzo cenne. Właśnie zużyliśmy chyba 4 i tylko jeden trafił. Jeszcze przez przypadek uruchomiłem olejarkę. Wydaje mi się, że granat trzeba używać tylko i wyłącznie z bardzo bliska, co troszkę przeczy ich jakby założenia, zasadzie bycia bronią dystansową raczej. No albo na wrogach, które mają... No to też jest ciekawe, to znaczy, że te hit pointy są naprawdę bardzo zgodne z modelem przeciwnika, co jest oczywiście no, bardzo zaawansowaną formą mechaniki. Nie będę tutaj narzekał. Na pewno nam to utrudnia życie. Ale już mi się to zdarzyło kilka razy. Zauważyłem, że rzucam granat. Nie mogę w żaden sposób celować. Mogę tylko pod R nacisnąć i wypuścić ten granat z ręki. I granat sobie leci za przeciwnika. Ale to właśnie kwestia chyba bardzo, bardzo dokładnych hit pointów wobec modelu. Więc albo... Co też możesz sugerować jeszcze jedną rzecz. A mianowicie używanie tych granatów tylko na... No, największych bossów, tak? Więc to może być gra mówiąca nam, nie marnuj tego na moby, bo będziesz cierpieć w przyszłości. No, ten mnie zaskoczył, trzeba powiedzieć. Także może póki co wrócę do mojej taktyki nieużywania granatów. O matko, kolejna akolita. Tak a propos, tam walczyliśmy z tym, który nam... Dodżował nasze granaty. Tam jest kolejne sekretne przejście, do którego potrzebujemy item.
No i tu jest ten budynek, którego zobaczyliśmy wcześniej. Przepraszam. Patrzę na czas i jest to dobry moment do skończenia odcinka. Ale Vestalki, jak nie było, tak nie ma. No, oczywiście. Nie, to trzymamy się z daleka przy tym ataku. Myślę, że zaraz go zastanujemy. Aj, za wcześnie użyłem trybu chłodzenia i jak widzicie, to mi się nie opłaciło. Przytrzymało mi. Przytrzymało mi czas bezczynności. Chyba po raz pierwszy mi się to zdarzyło. Okej, tutaj już wszędzie byliśmy. Tamten plac zwiedziliśmy. Tam jest. Tam nas zaskoczył ten praworęczny bandyta. Czyli jeszcze nam została ta część tutaj. Tam zaskoczyliśmy. Tutaj krąży jeszcze. Ach. Ja teraz to trzymamy się z daleka. Zbliżymy się atakiem. To jest bezpieczny atak, w sensie. Okej, teraz tym razem się nam udało odpowiednio użyć. Podładuję tylko dwa razy. Myślałem, że nie sięgnę, ale sięgnąłem. Okej. To chyba wszyscy wrogowie w tym obszarze. No to, że ci ogrodnicy. No gdybym był dewem tej gry, jednego z nich bym uczynił prawdziwym wrogiem i w tym momencie, kiedy moja czynność jest uśpiona, aktywował. No dobra. Mamy tutaj jakiś ciekawy budynek. I jak tam nie ma wystarki, to nie wiem, gdzie będzie. Jeszcze tylko się rozglądam, czy tutaj nie ma jakichś itemów. Okej, tam możemy tylko pakować z drugiej strony. Dobra. No to wszystko. No i jesteśmy. Pracownia Eugenia de Vaucansona. Pałac Inwalidów. Od ponad wieków, to jest to, co widzimy w dystansie, tam gdzie nie możemy jeszcze dojść. Od ponad wieków imponujący pałac inwalidów zapewnia schronienie, wyżywienie oraz pomoc rannym żołnierzom. W czerwcu 1789 roku zamieszkuje w nim wielu starych wiarusów, walczących kiedyś w wojnach otoczonych przez Ludwika XV, naszego poprzedniego króla, a także weteranów wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Tak, bezprzykładnie lojalnych wobec marki de Lafayette. Tak, tak, myślałem, że to jest postać historyczna. Kojarzę właśnie postać Lafayette'a z historii Stanów Zjednoczonych, a konkretnie z musicalu Hamilton. Nie oceniajcie moich źródeł historycznych. Pracownia Eugenia de Vaucansona.
to właśnie w tym budynku, zbudowanym w 1775 roku na rozkaz Ludwika XVI, Eugène de Maucanson dał początek wielkiej rewolucji mechanicznej. To tutaj pracuje nad swoimi projektami i prowadzi rozmaite eksperymenty dla króla. Obiekt znajduje się w pobliżu fabryk, w których odbywa się produkcja narzędzi. Tak czytaliśmy w jednym z opisów. Jardin des Invalides to taka dzielnica przemysłowa, przedmieścia w sumie Paryża, które zachowały wiejski charakter, ale są mocno uprzemysłowione. Ciężki prototyp. A to ten nasz, okej, okay, to ten nasz, no, to jest nowy jednak typ. Wiemy, że wszystkie ich to drugorzędne opisy są identyczne. Najpotężniejszy automat w swojej klasie, ciężki prototyp, może posługiwać się najbardziej niszczycielskimi rodzajami broni. Okej, okay, czyli ta sama klasa, jedynie cięższą broń używa. No dobra, czyli jesteśmy w bardzo ważnym tutaj momencie. Ale czas nam uciekł, dlatego zobaczymy się w kolejnym odcinku.